operetka i największe przeboje, stąd tytuł operetka i film The Best Of. W drugiej części usłyszymy muzykę filmową największych kompozytorów muzyki filmowej, czyli Jamesa Hornera, Zimmera, naszego wspaniałego Krzesimira Dębskiego, który będzie dyrygował orkiestrą. Wielka, wspaniała gala, 35 utworów i to same będą hity operowo-operetkowe oraz hity muzyki filmowej. Radość życia. Tak mało się uśmiechamy, a operetka jest okazją do tego, żeby się dobrze bawić. Słyszałem małą próbkę dzisiaj po południu. Zachęciło mnie to do przyjścia. Bardzo ładnie pani śpiewała. Elbląg potrzebuje artystów z kategorii muzyka klasyczna. Taka mieszanka kulturowa jak najbardziej się przyda. Miłego, nie sensacyjne filmy, nie sensacyjne jakieś gonienie. Piękna muzyka i się wspaniale kończy. Warto, jeżeli się jest miłośnikiem muzyki. Jak ktoś nie bardzo to lubi, to warto przyjść, posłuchać i może poszerzyć swoje horyzonty, bo muzyka jest przecież dla wszystkich. Każdy w tej muzyce coś dla siebie odnajdzie. Bardziej na film przyszłam, ponieważ uwielbiam muzykę filmową i właśnie zachęciło mnie to. Coś wspaniałego, więcej takich imprez. Po prostu to było dusza aż lgnęła do tego. Jestem zachwycona, z upodobaniem szczególnie podobały mi się kompozycje filmowe, więc im przysłuchiwałam się szczególnie ze wzruszeniem, ale również cieszę się, że przyjeżdżają do nas artyści śpiewający szlagiery operetkowe. Brakuje nam takiej muzyki w Elblągu.